Pan Kasper przedstawia film pod tytułem Dlaczego Neoplan w Radomiu nie został zachowany jako eksponat? Film dedykuje wszystkim miłośnikom komunikacji miejskiej z MPK Radom. Geneza. W 2019 roku MPK Radom planowało zachować Neoplana N4020, czyli popularną deskorolkę na cele zabytkowe. Wozy były wybierane, różne to były wozy. Najpierw miał to być wóz 819, ale niestety został odstawiony do kasacji już w 2019 roku, a sprzedany na złom został wczesną jesienią 2020 roku. Kolejnym neoplanem, który miał być też zabytkowym, miał być wóz o numerze 816. Najbardziej zadbany neoplan z MPK Radom. Niestety czar prysł w lipcu 2020 roku, kiedy ten neoplan został skierowany do kasacji. Został wystawiony na sprzedaż jako niesprawny wraz z 819 i został wywieziony z MPK Radom na złom do Suradowa wczesną jesienią 2020. Kolejnym neoplanem, kandydatem był wóz 831, który dostał przód w spadku od 816. Niestety, w lutym 2021 roku zakończył eksploatację z powodu wygięcia kratownicy i poważnej usterki. A został nam tylko 815. 815 to była ostatnia szansa na eksponat w MPK Radom. I niestety w marcu ten neoplan został odstawiony niestety do kasacji. Były plotki, że pójdzie do prywatnego właściciela czy do muzeum, ale nic z tego nie wyszło. Skutkiem tego było wystawienie na sprzedaż w dniu 17 maja 2021 roku dwóch ostatnich miejskich neoplanów jako pojazd niesprawny. A skutkiem wozy zostały wywiezione w dniach. 16 czerwca tego roku wywieziono wóz 831, a dnia 17 czerwca 2021 roku wywieziono wóz 815. Moim zdaniem przyczyną niezachowania neoplanów MPK Radom była potocznie nazwana rumplowatość oraz wysokie koszty doprowadzenia do stanu idealnego. Skąd ja to znam? W PKP w drugiej połowie lat 90. mieli starać się o zachowanie na zabytek wysokoperonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EW55, czyli protoplasty jednostki EN57, produkowane w latach 1958-1962 w ilości 72 sztuki. Wtedy zdumiewał bezwład. W 1997 pierwsze trzy jednostki zostały skasowane, a na zabytek wzięto trzy inne. I niestety czar prysł w 1999 roku, kiedy do Pruszkowskiego Centrozłomu wzięto trzy ostatnie jednostki EW55. Mimo starań, że EW55 będzie zabytkowe, niestety jesienią 1999 roku jednostki EW55 zostały pocięte. Historia radomskich neoplanów jest podobna do tych z jednostkami EW55 z PKP. Z poważaniem, Kasper Raszczuk.